Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Powiem tak, rzeczywiście historia jest dosyć długa i zaczęła się bodajże w 2013 roku. Mamy rok 2019, inwestycja się rozpoczyna. Bardzo zależało mi na tym, żeby klub, który jest częścią naszej grupy kapitałowej, miał warunki takie, jakie mają pracownicy spółki Komarch. Dalece te warunki odbiegały od tego. Oczywiście, że Krakowia różnie grała, raz lepiej, raz gorzej, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć przyjemność, zabawę, emocje i tego wszystkiego nam klub dostarcza. A centrum tutaj jest naprawdę czymś niezwykłym, dlatego że oprócz tego, że jest to te 9 hektarów płaskiego terenu w okolicy Krakowa, to jest to jeszcze położone w relatywnie w czystym ekologicznie obszarze. Tu jest dobre powietrze. Tutaj nawet jak w Krakowie jest smog, to jest czysto. Widać góry za nami. Myślę, że oprócz miejsca dla treningów będzie to też miejsce rekreacji dla wielu Krakowian i naprawdę, proszę mi wierzyć, będzie to stanowiło znakomite uzupełnienie do tego, co w spółce się dzieje. Bardzo dziękuję, a w szczególności chciałabym podziękować panu wójtowi Misiowi, bo gdyby nie jego otwarty umysł, to by nas dzisiaj tutaj nie było. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję.